Prawdą jest, że liczba ataków hakerskich nabiera na sile. Prawdą jest, że ich liczba jest, cyberprzestępstw jest coraz większa. I prawdą jest, że mamy coraz więcej sprzętu komputerowego czy też smartfonowego, który może być przedmiotem ataków. Od dawna już sam komputer nie jest najsłabszym ogniwem. Tym najsłabszym ogniwem stała się drukarka. Większość producentów nie chroni w sposób dostateczny urządzeń. Drukarka niczym nie różni się od komputera w zakresie sposobów dotarcia do firmy. Ma sieć, ma dysk twardy, ma software. W związku z czym, zgodnie z logiką cyberprzestępców, wchodzimy tam, gdzie jest system najsłabiej chroniony. I wydaje się na dzień obecny, że to najsłabsze ogniwo to jest drukarka, w sensie wejście do organizacji. Skanery, o ile one są w sieci, też są słabo zabezpieczane. Pamiętajmy, że część skanerów nie jest podłączona do sieci. Jeśli chodzi o smartfony, jest, zwłaszcza jeśli to jest oprogramowanie, które nie jest stosowane do biznesu, nie będę wymieniać nazwy, ono jest też słabo chronione, zwłaszcza gdzie korzystamy z hotspotów w hotelach, w restauracjach, na lotniskach, które są też jakby średniego sortu od strony zabezpieczeń.